planowe ludobójstwo narodu polskiego i Słowian przez przymusowe szczepienia wszystkich bez wyjątków. Art. 192 Polskiego Kodeksu Karnego. 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega Prawa i Sprawiedliwości przez przymuszanie dzieci do szczepień bez zgody rodziców, a dorosłych Polaków wbrew ich woli? Dlaczego wprowadza bezprawie i niesprawiedliwość, nawet TZW? Totalna opozycja, która z reguły neguje wszystkie projekty ustaw PiS, w tym wypadku PiS popiera. Podobnie, tak zwany kompromis aborcyjny także łączy te dwie partie. Tu również w majestacie prawa zabija się tysiące Polaków. Przypuszczenia o ludobójstwie Słowian przy pomocy przymusowych szczepień nie są bezpodstawne, ponieważ przymusowe szczepienia są tylko w krajach Europy Wschodniej. Ewa Pawela, patrz mapka, Polacy i Polki, Słowianie, jeśli chcecie, aby wasze dzieci i ich potomstwo przetrwało, obudźcie się wreszcie i zacznijcie rozmawiać prywatnie i publicznie, a potem działać wspólnie. Oddajcie tę sprawę niepokalanej królowej Polski, a ona wesprze nasze słowa i czyny, aby okazały się zwycięskie, ponieważ Maria Semper Vince, Maria zawsze zwycięża.